Jingle ball, jingle ball, jingle ball rock. Cześć Sonia. Sonia się skrywa. Kochani, Chris Koider, witajcie. Czas wyjść z biura i zobaczyć, co się dzieje na placu budowy. Witajcie w kolejnym odcinku vloga. U nas oczywiście świątecznie są choinki. A przed wejściem na naszym parkingu pojawiło się coraz więcej elementów konstrukcyjnych Hyperiona. Zaraz wam pokażę. Już z naszych wizualizacji z Facebooka wiecie, że to będzie bardzo kosmiczny roller coaster, zatem kolorystyka musi być oczywiście odpowiednio dobrana. I w ten oto właśnie sposób, mam nadzieję, że już widać, zaraz przez coś przepadnę. Mamy tutaj tor jezdny, którego jest coraz więcej. Pokazuję w kolorze moich rękawiczek. Tak właśnie się prezentuje tor jezdny w kawałkach, tak? Póki jeszcze nie jest zmontowany. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Pokażę wam z drugiej strony, jak to wygląda. Niesamowicie duże, potężne konstrukcje. Co się będzie działo? Przypominam, że to będzie największy mega coaster w Europie. Tych elementów jest naprawdę sporo, tam też. To oczywiście nie koniec tego, co dzieje się przed Energylandią, bo postanowiłem, że w tym odcinku vloga pokażę wam, co się dzieje właśnie w tym miejscu. Troszkę muszę przejść, ponieważ na drugim końcu, tam gdzie wjeżdżaliście do Energylandii i nie tylko, powstają elementy dekoracyjne, znaczy język plącze z tego zimna, które nas otacza, elementy dekoracyjne, czyli klomby. Będzie przyjemnie przyjeżdżając do Energylandii. Może ja nieco pobiegnę? Szybki montaż. I dobiegłem. Tadam, właśnie w tym miejscu będą piękne kwiaty. Przy każdej alejce, idąc z samochodu do naszego wejścia, będzie można oczywiście czuć się nieco przyjemniej, niczym w parku. No i oczywiście tych klombów tutaj nie zabraknie. Jeśli już mówimy o parkingu, to oczywiście chcemy wam udogodnić przyjazd do naszego parku, tak by miejsca nie zabrakło dla nikogo. Dlatego powstaje kolejny, nowy parking, wybrukowany. Jeszcze będę musiał się troszeczkę nachodzić, dlatego zapraszam na kolejny szybki montaż, byście mogli ocenić moje tempo. Ach, kochani, zmęczyłem się, naprawdę, ale zatrzymuję się przy ważnej tabliczce. Parking. Bo to właśnie tam, w oddali, widać, jak ekipy budowlane tworzą zupełnie nowe miejsce parkingowe. Oczywiście w poprzednim sezonie część samochodów już tam stawała, ale by zadbać o wasz komfort, postanowiliśmy to miejsce wybrukować. Kochani, ja się popłakałem z tego wszystkiego. Ja już spokojnie sobie dojdę. Pozdrawiam mojego pana z WF-u, który zawsze we mnie wierzył. Mam nadzieję, że wy też uwierzycie w moje możliwości. Dobiegłem. Jak doskonale wiecie, Energylandia to potężne hektary. Hektary, na których mieszczą się niesamowite atrakcje, ale oczywiście także hektary powierzchni do parkowania. No to w takim razie ja sobie elegancko przechodzę przez przejście dla pieszych, żeby jeszcze pokazać wam całą przestrzeń, która zostanie zagospodarowana. Tak to właśnie będzie wyglądało. Kostka brukowa jest przygotowana. Ja z tego nietypowego miejsca, z parkingu Energylandii nowego, powstającego, żegnam się z wami. No i już teraz życzę wszystkim wesołych świąt, ale spoglądajcie na Facebooka, bo my oczywiście będziemy codziennie prezentowali wam świeże informacje i nie tylko, będzie także konkurs. To taki mały zwiastun, by zachęcić was do tego, byście z nami pozostali. Chris Koider, miłego i do zobaczenia. Cześć!